Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na serwerze W58 i będziemy sobie tutaj dociskać lożki, a ja w tle pogadam odnośnie moich przemyśleń co do EU15, dlatego że widzę jak to wygląda, widzę jak ten serwer raczej będzie wyglądał, jak ludzie reagują na nową klasę postaci i tak dalej, no i po prostu dzisiaj się tym z wami podzielę, a wy oczywiście swoją opinię również możecie wyrazić w komentarzach. Na wstępie pamiętajcie, że teraz najważniejsza jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. Każda osoba, która się bawi w tą aktywność, musi subskrybować kanał. I ja co miesiąc wyłaniam zwycięzcę najaktywniejszego na kanale na YouTubie i daję mu grzybki albo paysafe carda. To już tam w zależności co sobie wybierze. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i tyle. I tak naprawdę tyle. Kupujcie oczywiście grzybki z kodem neutral tutaj na stronie home.syfygame.net. Pamiętajcie o tym i wysyłajcie mi screeny, jak używać kodu twórcy. Na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam tylko wygodnie. Dobrze, zanim sobie tutaj przejdziemy do tematu, to tak, co się pozmieniało na tym bardzie? Tak na dobrą sprawę nie za wiele, dlatego że no co, nie tak dawno był odcinek z tego barda, jeżeli dobrze pamiętam. W tym momencie mamy prawie 528 level. Ja sobie tutaj za pamięci od razu zrobię arenkę, dlatego że wiadomo, na tym etapie każdy kolejny level na ręce, w sensie każdy kolejny level postaci, może tak, to jest po prostu mniej expa za ręki. No my tutaj przynajmniej jeden lock zrobimy, a tylko jeden lock nam jest potrzebny do tego, żeby kolejny level wbić, więc oczywiście tą arenkę sobie zawczasu zrobię, żeby mieć to już powiedzmy z głowy. No i co? Bardzik oczywiście teraz gra pod golda, już tutaj prawie 530 level, więc jak na to, że nie tak dawno klikaliśmy na nim lochy, no to tragedii nie ma. Bardzo ładnie się ten bardzik rozwija. Tutaj jak sobie porównamy na przykład, no to mamy oczywiście wojownika, mamy Magusia, mamy zabójcę, no i Bart to jest czwarta postać, jeżeli chodzi o nasze postacie pod względem levela. Dobra, co dalej? Jeżeli chodzi o podstawy, to mamy 30 tysięcy inteligencji, 24 tysiące HP, teraz HP lecę do 25 tysięcy i potem będę leciał dalej Inte. No oczywiście klaserka troszkę nam brakuje z racji tego, że jeszcze nie mam karuzeli z idolami zrobionej, ale może dzisiaj się uda, zobaczymy. No i co? I tyle. Jeżeli chodzi o kibelek, no to 50, prawie 5 już aura. Jeżeli chodzi o pupile, no to tak wyglądają jedzonka. Oczywiście codziennie tutaj gram na streamkach. Codziennie na streamkach robię takie, wiecie, daily czynności, więc z tym oczywiście problemu nie ma. Gildyka to już wam tłumaczyłem, że zmieniłem tą gildię. W sensie, w sumie to już dawno temu zmieniłem tą gildię, ale na pewno wam tłumaczyłem dlaczego. Moja poprzednia się po prostu rozpadła i chciałem iść do Polaków. No a gildia Hogwart to jest gildia polska, więc no mówię, z tym nie ma problemu. Kopalnia się buduje na poziom 84. Tutaj kopalnia klejnotów oczywiście, kopalnia złota na poziom 50. No i kurczę, tyle. I powiem wam, że tyle. O, teraz jesteśmy akurat top 1 na serwerze. To się często nie zdarza, ale teraz nam się udało, więc to jest akurat duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o level, to powiem wam szczerze, że chyba Shinu ma wyższy level, ale nie dużo. Dokładnie, Shinu ma 529, ok. No, czyli mamy chyba top 2 level na serwerze. Mogę się mylić, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale tak patrząc tutaj po topeczce, na przykład, no wiecie, Shinu jest w top 100 dopiero. Mimo, że on tutaj, w sensie on zdejmuje EQ, chyba farmi golda i tak dalej. No to jest ogólnie straszny tryhard, powiedzmy. Natomiast mówię, tutaj jeżeli chodzi o niego, no to on ma najwyższy level na tym serwerze. Wiem, że jeszcze Sir Henry miał dość wysoki, Memento ma w ogóle 526, też ładnie. No ale my chyba mamy właśnie ten level top 2 na tym serwerze, także nie wygląda to źle. Jeżeli chodzi ogólnie o bardów, to szczerze mówiąc nie pamiętam jak to było. Natomiast tutaj jak sobie wejdziemy na stronę home.syfygame.net, na statystyki, weźmiemy tą klasę postaci, to oczywiście też jesteśmy jednym z najwyższych levelów. Dokładnie, mamy tak, Shinu ma 529, my mamy 527 i Vincent z serwera fuzyjnego 17, kiedyś to był serwer pierwszy niemiecki, ma 525. Czyli jesteśmy top 2 bardem na świecie, jeżeli chodzi o level również. Bardzo fajne wyróżnienie, bardzo to fajnie wygląda. No i tyle. I tak naprawdę tyle. Tak to się prezentuje. Gildyki top 3, twierdze nieistotne, pupilki powiedzmy nieistotne, podziemia również nieistotne. Na szybko wam tak przeleciałem, żebyście... O, tu wam nie wiem, czy pokazywałem tą walkę, to jest z marca. Chyba wam pokazywałem, ale na wszelki wypadek pokażę jeszcze raz.
Zobaczcie, tu był jeszcze 470 level, jak ten bard sobie świetnie poradził w misji. Dawno temu to było, no oczywiście bardzo dawno, prawie 60 leveli temu. No ale sami widzicie, z bardem różnie bywa. No to co do barda, to już wam tłumaczyłem. No bard moim zdaniem nudna klasa postaci, niezbyt fajna, niezbyt taka ciekawa, emocjonująca. Gram nim, bo gram. Fajnie jest jednak mieć top 2 barda na świecie, jeżeli chodzi o level i tak dalej. Wiadomo, że tutaj ktoś może stopować dłużej, więc może ten level sobie wbić jakiś wyższy, może wyskoczyć z tym levelem, no ale my nie dość, że mamy ten level póki co dość wysoki, no to teraz oczywiście farmimy głównie statystyki, więc jak nie będziemy mieć barda z najwyższym levelem na świecie, to będziemy go mieć może najsilniejszego kiedyś w przyszłości, także wiecie. No to wszystko jest, powiedzmy, jako tako przemyślane. No, także waleczka tutaj super. Może ja ją w sumie zostawię, albo nie, już jest na odcinku, to niech będzie. Mniejsza z tym. No i co, lecimy chyba w lochy. Teraz tak, najwyższe procenty, jeżeli chodzi o lochy, to mamy bodajże na Fenrira, dokładnie, na Fenrira mamy 1%, także ja tutaj wejdę, to jest ten. Możemy go sobie poklikać. No i co do EU15. Jeżeli chodzi o serwer EU15, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakiś tam marketing i tak dalej, to twórcy sobie troszeczkę ten serwer zintowali. Dlaczego? Ano dlatego, że no serwer EU15 wychodzi i tak dalej już w ten piątek, pamiętajcie o tym, jak będziecie kupować grzybki, to oczywiście z kodem neutral, jakieś pakiety specjalne. No a jeżeli, teraz podkreślam, jeżeli kupujecie pakiety tam startowe, twierdzy, te wszystkie podstawowe, plus co najmniej jeden pakiet za 400 zł, już nie dwa, tylko jeden pakiet za 400 zł, to odzywajcie się do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie. Musiałem obniżyć wymagania, też nie wszyscy w naszej gildii to są Polacy. No tam powiedzmy w tym momencie na liście mamy chyba 46 osób, z tego Polaków jest no powiedzmy 43, więc zdecydowana większość, no ale mimo wszystko brałem też ludzi zagranicznych. Dlaczego? Bo nie ma chętnych, nie ma wielu osób grzybiących na ten serwer EU15. Dlaczego tak to wygląda? Bardzo dużo osób, myślę, że z 5 albo 10, no to już jest dużo, zrezygnowało z serwera EU15, z gry na EU15 z racji tego, że zapowiedział została nowa klasa postaci. No i wiadomo, EU15 wyjdzie teraz 20 września. Natomiast nowa klasa postaci, jakiś tam serwer beta, został zapowiedziany na początek października. Dobra, mamy to, 528 level, super. Zobaczmy od razu, no tutaj to nam się nie przyda i możemy sobie obejrzeć. Więc mówię, zostało to zapowiedziane na początek października, no i wszyscy obstawiają, że nowa klasa postaci, czyli ten nowy paladyn, wyjdzie na EU16 bądź EU17. Powiem tak, nie wiadomo jeszcze kiedy to będzie, to wiecie, to są takie kwestie, no powiedzmy, niepewne. No tu w ogóle ładny kryt. Natomiast no ludzie zgadują i postanowili się wstrzymać po prostu. Postanowili się wstrzymać z tym, żeby zaczynać grać na EU15, bo będą chcieli iść na jakiś właśnie... Tu mamy 0,70, prawie 0,80%. Będą chcieli iść właśnie na jakieś EU16 czy EU17 i po prostu zacząć grać nową klasą postaci i tam przytryhardować. Oprócz tego z EU16 bądź EU17, obstawiam EU16, skąbi się również Czarny Piątek. Wiecie, event czarnopiątkowy, same czarne gemy i legendarne, promocja 33% na grzybki, czyli największa promocja w grze i tak dalej. I ludzie też często, żeby pobić jakieś rekordy i ładnie sobie zacząć, czekają na serwer, który wyjdzie właśnie w tych okolicach. No i wtedy jakby kisną, nie? No teraz mówię, teraz wydaje mi się, że może to być nawet EU17, chyba że przeciągną start EU16 na dłużej. Sami rozumiecie, jak to wygląda, i wtedy to wypuszczą jakoś w okolicach Black Friday. Wtedy są, mówię, no specjalne pakiety, no dużo rzeczy jest, fajny jest start. Zresztą EU8 rok temu wyszło właśnie jakoś w okolicach Black Friday. No i widzicie, jakie tam padły rekordy, jak tam ciśnie Freedom i tak dalej, nie? Także mówię, nie dość, że teraz ludzie czekają na nową klasę postaci, żeby z nią zacząć grać mocno na grzybach, no to jeszcze właśnie na ten Czarny Piątek. To, że twórcy wypuścili tą ankietę odnośnie nowej klasy postaci i mówili, kiedy mniej więcej pierwszy jakiś koncept, pierwszy serwer beta się pojawi, właśnie na początku października, tak jak wspomniałem, no to troszeczkę zintowali aktywność na EU15 i ja to widzę, bo mi naprawdę jest to serwer okrągły i tak dalej. No wiadomo, ja robię gildię głównie dla Polaków, ale na serwerze okrągłym jest mi ciężko zebrać 50 osób, które kupują co najmniej te dwa pakiety za 400 zł. Jest to bardzo ciężkie, musiałem obniżyć wymagania i tak dalej, no sami rozumiecie, nie? Więc no ja jestem osobiście zaskoczony.
że tak to wygląda. I tak przez ostatnie dni naprawdę dużo osób doszło do naszej gildii, dużo osób się do mnie odezwało, że chce jednak pograć, bo tak to by była jeszcze większa kaplica. No ale kurczę, wiecie, dużo czynników wpływa na to, że ten EU15, mimo że jest to serwer okrągły, no to jednak nie będzie aż tak aktywny. Widziałem, że gildia Freedom, którą możecie kojarzyć właśnie z EU8, sobie tutaj zaczyna grać na tym EU15. No oni totalnie zdominowali serwer EU8 i na EU15 również mają chore wymagania, również bardzo ciężko do nich dołączyć, ale też ciężko im jest zebrać graczy, więc oni, mimo że robią gildię międzynarodową, to ciężko jest im skleić 50 grzybiarzy właśnie w całość, nie? W jedną gildię. Także no kurczę, słabo to wygląda. Nie wiem, czy ludzie też przestali aż tak patrzeć, o dobra, siadło, przestali aż tak patrzeć na numerki serwerów. Ja powiem wam szczerze, też ostatnio się nad tym zastanawiałem, dlatego że nie oszukujmy się, no jeżeli chodzi o numery serwerów, to wiadomo, no serwery prędzej czy później raczej czeka fuzja. Skoro już wyszło coś takiego, że właśnie te fuzje robią i tak dalej, no to ja na przykład sobie zacznę grać na jakimś EU15, jest to okrągły, fajny serwer, no a nagle się okaże, że ten serwer EU15 zostanie połączony w fuzyjny tam, nie wiem, 32 załóżmy, nie? No i już nici z mojego okrągłego numerka, więc nie wiem, czy też ludzie nie patrzą pod tym względem, przez ten pryzmat, że po prostu, no nie ma sensu tutaj się bardzo skupiać na numerach, bo i tak to w przyszłości zostanie połączone i ten numer będzie losowy. Nie wiem od czego to zależy, nie wiem dlaczego tak to wszystko wygląda. Tak czy inaczej po prostu, no widzę o wiele mniejszą aktywność, tak? Widzę o wiele mniejszą aktywność właśnie na tym serwerze EU15 niż powinna być. Dobra, czekajcie, sprawdzimy procenty i zaraz będę kontynuował, żeby się tutaj skupić. W ogóle dzisiaj od rana mi wiercą, od rana jakieś, nie wiem, chyba sąsiedzi okna wymieniają, jakby coś zaczęło być wiercone na tym nagraniu albo stukane, bo już słyszę, że zaczynają stukać, to przepraszam was najmocniej. I tak mi się udało, no naprawdę długo nagrać bez żadnych przeszkód, no ale jest jak jest, tak, tak to się żyje, powiedzmy, w bloku. Dobra, teraz mamy na Early Boya 0,64%, czyli tą karuzelę z idolami. Fajnie by ją było już zamknąć, powiem wam szczerze, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Także no, nie wiem co z tego będzie, na pewno no przez to, że aktywność jest mniejsza, mniej grzybiarzy i tak dalej, dużo grzybiarzy czeka jednak na nową klasę postaci, no to mimo wszystko tutaj powiedzmy, no raczej no po prostu będzie tańsza topka czy coś takiego, no ale wiecie, dla mnie, dla osoby, która robi gildię, no jest to dość średnie, nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o marketing Shakesa, to moim zdaniem najlepiej by było zrobić tak, żeby tak, wypuścić serwer EU15, wiadomo, że to by było takie trochę no utajanie rzeczy przed ludźmi, ale z drugiej strony też nie muszą tego nigdzie zapowiadać, ani nic takiego. Moim zdaniem najlepiej by było po prostu wypuścić EU15, on by był, z racji tego, że jest okrągły, tak czy inaczej aktywny i by po prostu na siebie zarobił, nazwijmy to. Potem ogłosić nową klasę postaci, tą nową klasę postaci testować, EU16, żeby wyszło z czarnym piątkiem, bo i tak to EU16, nawet jakby tam nie było nowej klasy postaci, to będzie aktywne właśnie przez eventy czarnopiątkowe, przez promocje, przez pakiety i tak dalej. No a potem, żeby jeszcze podsycić, że tak powiem, to wszystko, no to na EU17 wydać nową klasę. Wtedy by były trzy serwery z rzędu, które naprawdę mogłyby być aktywne, mogłyby mieć fajną populację graczy i po prostu mogłyby fajnie na siebie zarobić, nie? Wiecie o co chodzi. Także no, ja bym to tak zrobił, ale no oni postanowili wybrać inną ścieżkę, no i przez to właśnie takie EU15 może ucierpieć. Też zwróćcie uwagę, w ogóle fajnie jest sobie zacząć grać właśnie na serwerze, gdzie wychodzi nowa klasa postaci. No bo tak jak ja teraz na tym bardzie, no niby nie grałem do końca sumiennie, niby tutaj niektóre dni odpuściłem, nieraz kalendarz zmisowałem, nieraz to, nieraz tamto, ale mimo wszystko no aktualnie jestem tym pod względem levela top 2 bardem na świecie, więc wiecie, no zacząłem grać od startu tej klasy postaci właśnie na W58, no i po długim czasie to przyniosło rezultaty. Oprócz tego musicie zwrócić uwagę, że, o dobra, siedzi, musicie zwrócić uwagę, czekajcie momencik, bo tu jest, zaczynają się ważne rzeczy, że tak powiem, że nowe klasy wychodziły co ósemkę. W sensie W58 wyszedł Bard, EU8 wyszedł Nekromanta, no i teraz fajnie by było, jakby na EU18 wyszedł właśnie, no wyszła ta nowa klasa postaci, nie? Wiecie jak to wygląda. Ale no tutaj już niestety, powiedzmy, no nie wiem, szczerze mówiąc, w sensie, no wygląda na to, że nie będzie to EU18, tylko jakiś wcześniejszy serwer. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, sprawdzam procenty na szybciutko. O Jezu, nie AM1,
Nie, W58. Mi by bardziej pasowało, jakby ta nowa klasa wyszła na EU18, bo ja lubię te, wiecie, serwery z ósemeczką, więc fajnie by było po prostu sobie na takim serwerze zagrać i od razu nową klasą postaci, ale jeżeli wyjdzie wcześniej, no to ja oczywiście również na niej zagram. Już pewnie, o dobra, na skate'a mamy 5%, już pewnie nie będę tworzył swojej gildii ani nic takiego, bo wiecie, już mam jedną gildię na M1, teraz będzie druga na EU15, nie ogarnąłbym tego, już aż tyle czasu wolnego to nie mam, ale no, podepnę się pewnie do jakiejś polskiej gildii na EU16 czy tam na EU17, no w zależności gdzie ta nowa klasa postaci wyjdzie i po prostu sobie poklikamy. Poklikamy sobie tą nową klasą postaci, zobaczymy co z tego wyjdzie. No jeżeli to będzie tak, że wyjdzie na EU16, no to ja będę startował serwer po serwerze, ale trudno, no mówię, teraz powiedzmy nie mam żadnych wyjazdów, siedzę w domu, tak naprawdę teraz mnie czekają miesiące siedzenia w domu, głównie oczywiście, więc na spokojnie myślę, że jakoś to ogarniemy. Dobra, skate po i teraz tak, sprawdźmy ile mamy na Dorzera. Dorzer to jest mag, fajnie by było już dzisiaj zamknąć tą karuzelę z idolami. To by był na pewno duży plus, dokładnie, na Dorzera mamy 3,24%. Sprawdźmy to sobie. Dawaj, to jest maguś, no ten Dorzer niby mag, niby mocny, on strasznie mocno bije, ale tutaj HP nie ma za dużo. Pięknie, siedzi, mamy to widzowie, mamy to, tu mamy coś na siłkę, plus 46, czy ja muszę w ogóle zamieniać runki? Nie, z tego co widzę nie muszę zamieniać runek, czyli sobie tylko usuniemy klejnocik, pyk i pyk. Dobra, czy ja mam w ogóle wszystko zaczarowane, jeszcze tak zerknę, nie sprawdziłem czy mam wszystko zaczarowane, nie sprawdziłem czy mam wszystko poulepszane, ale to akurat mogę sprawdzić sobie na szybko. No właśnie, zobaczcie, butów nie mam ulepszonych razy dwa, to by wypadało mieć. Amuletu nie mam ulepszonego razy dwa, też by to wypadało mieć. Przepraszam, że coś wierci, raczej to słyszycie, ale no, tak jak wam już, was już ostrzegłem powiedzmy, że dzisiaj taki dzień, dobra. Tutaj też nie mam, broni nie mam ulepszonej, tu razy dwa można, bo to jest sam metal. I nie mam ulepszonego również paska, też powinienem się tym zająć. No i jeżeli chodzi o Kunegundę, to nie mam tylko jednej rzeczy ulepszonej i jest to broń, okej. Czyli broni również nie mam razy dwa. Dobra, pięknie, mamy to. No i co? Obejrzymy sobie tą walkę z Dorzerem oczywiście. I kurczę, powiem wam tak, no gdybyśmy pokonali jeszcze jeden loch, karuzela zamknięta, mamy 100% klasera, więc to jest oczywiście też bardzo fajne osiągnięcie już. Fajny krytyk tutaj za 220 milionów. Natomiast mam jeszcze na jeden loszek sensowne procenty. Już wam tłumaczę, jak to wygląda. Tutaj z mojej perspektywy W58, cyk, cyk. I teraz tak, na meduzę mam 0,40%. Potem na tą wiedźmę mam 0,08%. Na nekromantę w górze popiołów mam 0,02%. Szkoła magii not possible. Nordycy bogowie not possible. Ale tą meduzę może by jeszcze udało się kliknąć. Gdybyśmy kliknęli tą meduzę, to zrównalibyśmy się tutaj z Shinu mniej więcej levelem. No i co za tym idzie, byśmy mieli exequo top 1 barda na świecie. Fajnie by to było zrobić, spróbujemy. A czekajcie, bo tu są w ogóle obrażenia od zimna. My mamy ogień, Barbar ma błyskawice, Mariuszek ma błyskawice i Kunegunda ma błyskawice. Dobra, to jeżeli chodzi o runki, to jak najbardziej jest ok. Jak najbardziej tutaj wiecie, wybaczcie, no tak jak mówię, jest jak jest. Jak najbardziej tutaj runy są dobre pod tą meduzę, dobrze ustawione, więc wystarczy troszkę poklikać. No wiadomo, nie będę tu na nią wydawał 1000 grzybów albo nie wiadomo ile, ale no mimo wszystko postaram się ją ubić, bo fajnie by się było zrównać właśnie z tym top 1 bardem na świecie pod względem levela. Co mogę więcej dodać? Jeżeli chodzi o to, że Paladyn wygrał i będzie to nowa klasa postaci, no to ja jestem bardzo zniesmaczony tym faktem, w sensie totalnie na niego nie głosowałem. Z tych trzech klas postaci, które były do wyboru, to była dla mnie ostateczna opcja. Chciałem tego rycerza żywiołów, bo on się wydawał naprawdę fajny i taki w moim klimacie. Ewentualnie ten człowiek śmietnik, jak ja go nazywam, czyli ten Sentinel. To była tam trzecia bodajże opcja i Paladyn był chyba po środku, jak dobrze pamiętam. No szkoda, że Paladyn wygrał. Nie widziałem w żadnej ankiecie żadnego twórcy, youtubera, jak robili takie ankiety, żeby właśnie Paladyn gdziekolwiek wygrał, a tutaj w oficjalnej ankiecie Playa wygrał. No ale już o tym wam opowiadałem, więc już się nie będę powtarzał. Tak czy inaczej, no kurczę, no może ten Paladyn mi się spodoba, nie? Może mu zrobią, nie wiem, taką pasywkę albo coś takiego, żeby to wszystko fajnie się zgrywało i było fun to play. Teraz zresztą mają w zwyczaju robić takie klasy postaci, które wiecie, dużo robią, tak jak Nekromanta, są takie dynamiczne, tak samo Druid po reworku też bardzo dużo robi, też te jego walki są fajne.
Także no, zobaczymy. W każdym razie, no póki co Paladyn z samej koncepcji tego, jak to by miało ewentualnie wyglądać, jakoś bardzo szczerze mówiąc do mnie nie przemawia. Ale no, zobaczymy serwer beta, mówię, ma być na początku października. Na pewno ja wam nagram jakiś odcineczek z tego serwera beta, zobaczymy w ogóle zamysł na tego Paladyna, a nóż nam się spodoba i fajnie się będzie klikało. Ale no, tak jak wam wspomniałem, w sensie też dla mojego kontentu nie jest to zbyt dobre, bo wiecie, ja dopiero zacznę grać na EU15, pogramy tu sobie, poklikamy lochy i tak dalej. Na EU15 będę stopował lochy, więc dobijemy do stopowania albo jeszcze nie. No i od razu się zacznie, wiecie, nowa klasa postaci najprawdopodobniej i jeszcze jedna nowa seria. No ale potem jak to już się skończy, jak na Paladynie też zacznę stopować lochy, tym nowym w sensie Paladynie, tym, który ma wejść do gierki, no to kurde, znowu będzie susza na kanale, nie? Wiadomo, że raz na jakiś czas mogę nagrać jakieś tam klikanie lochów, jak na przykład tutaj na bardzie, gdzie no level mamy prawie 530, a mimo wszystko dzisiaj sporo tych loszków nam padło i fajnie to wygląda, ale no mimo wszystko no ten content jest powiedzmy ograniczony. Natomiast no wiecie, jak się coś stanie ciekawego, jak nie wiem, coś się w grze zadzieje, to tamto, no to ja oczywiście też będę wam nagrywał, czy to jakieś poradniki, jakby coś nowego wyszło, czy jakieś ciekawostki, czy coś, jakieś omówienie aktualizacji, to tamto, no na spokojnie, zawsze tutaj jestem w stanie wam oczywiście coś nagrać, zawsze jakiś kontencik będzie, no ale nieraz będzie pewnie kilka takich dni, gdzie po prostu z Shakesa żadnego odcinka nie wrzucę. Dobra, powiem wam tak, jeszcze 100 grzybów na nią, bo i tak już wydałem ponad 300, nie chcę tutaj jakoś przesadzać, bo jak nie dzisiaj, to w kolejnym odcinku z tego barda ten loszek sobie ubijemy, to nie jest jakieś, wiecie, must have czy coś takiego, ale mimo wszystko fajnie nam poszło, ubiłem dużo lochów, fajne te procenty, jak już loch jest tam w okolicach powiedzmy 1%, to jest jak najbardziej git, jak najbardziej fajnie i miło, także no i tak dzisiaj progresik niezły. No wbiliśmy ile? Jeden pełny level, tak? Jeden pełny level wbiłem, także ja jestem zadowolony. Ale dobra, jeszcze 30 grzybków. Jeszcze 30 grzybków na nią. No na początku te próby były takie bardzo close, nie? Bardzo bliskie, zresztą ciągle w sumie. To jest mag, no ciągle mu zostaje mało HP, ale ciężko jest nam postawić tą kropkę na D. To jest właśnie najgorsze. To jest największy minus, ale dobra. 3, 2, 1, 0. Dobrze. Nie będę już więcej dociskał. Nie ma co też sztucznie przedłużać. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę i za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o tym EU15 w komentarzu oczywiście, kciuka w górę zostawcie, komentarz zostawcie, bo pamiętajcie, że teraz liczy się aktywność na kanale, więc każdy kciuk w górę plus komentarz to jest jeden numerek, każdy kto bawi się w tą aktywność musi subskrybować mój kanał, no i po prostu ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę na kanale i ją nagradzam w odpowiedni sposób. Kupujcie grzybki z kodem neutral, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie oczywiście. I chyba tyle. Tyle z mojej strony. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!